imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dobrze, że jesteście. Cieszę się, że po całym dniu możemy się tu jeszcze spotkać. Na słuchanie, ale też na pewną odpowiedź. Zaproszę was do czegoś dzisiaj na tej adoracji. Mam nadzieję, że dacie się pociągnąć tej propozycji. Ale będzie oczywiście w wolności. Po całym dniu słuchania świadectw, słuchania katechezy o tym pojednaniu z drugim człowiekiem, z moim bliźnim, kimś, kto jest mi bliski. Za chwilę staniemy też wobec tego, który jest najbliżej nas, wobec Chrystusa. Żeby ten dzień jakoś zamknąć, żeby wobec Niego zostawić to, co się narodziło w sercu przez ten cały dzień. Żeby Jemu też oddać więzi, relacje, które tworzymy lub tworzyliśmy. Zapraszam was teraz, żeby w chwili ciszy przed tą modlitwą, przed czytaniami, żebyście sobie na chwilę pomyśleli, może kogoś tu brakuje. Ktoś był może rok temu z wami, może wcześniej, a dzisiaj go nie ma z różnych powodów. A chcielibyście, żeby dzisiaj był obok was. Pomyślcie przez chwilę o tym kimś. Módlmy się. Boże nasz kochany Ojcze, Ty zapraszasz nas do tego, abyśmy kochali bliźniego jak siebie samych. Prosimy Cię o głębokie odczucie w czasie tego nabożeństwa Twojej bliskości do nas, tego, że jesteś czułym, kochającym tatą, abyśmy przyjmując siebie i miłość do siebie, która pochodzi od Ciebie, abyśmy potrafili także z pokorą i miłością przyjąć tych, którzy są obok nas. Przez Chrystusa, Pana naszego. Siądźcie sobie, posłuchajcie czytań. Czytanie z Księgi Rodzaju. Jakub spojrzał i zobaczył, że Ezaw nadciąga z 400 ludźmi. Podzieliwszy więc dzieci między Leę, Rachelę i dwie niewolnice, uszykował niewolnice z ich dziećmi na przodzie. Leę z jej dziećmi nieco w tyle, a za nimi Rachelę i Józefa. Sam zaś idąc przed wszystkimi, 7 razy oddał pokłon swemu bratu, zanim się do niego zbliżył. Ezaw pospieszył na jego spotkanie i objąwszy go za szyję, ucałował go. I rozpłakali się obaj. Gdy Ezaw spostrzegłszy kobiety i dzieci, zapytał: a ci kim są dla ciebie? Jakub odpowiedział: to dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył twego sługę. Wtedy zbliżyły się niewolnice ze swymi dziećmi i oddały pokłon. Potem przystąpiła Lea z dziećmi i oddała pokłon, a wreszcie Józef z Rachelą, którzy też oddali pokłon. Ezaw zapytał: dla kogo są te wszystkie stada, które spotkałem? Jakub odpowiedział: obyś mnie darzył życzliwością, panie mój. Na to Ezaw: mam ja dużo, bracie mój, niechaj przy tobie zostanie to, co jest twoje. Jakub rzekł: ależ nie, jeśli mnie darzysz życzliwością, przyjmij ode mnie ten mój dar. Bo przecież gdym ujrzał twe oblicze, było ono obliczem jakby istoty nadziemskiej, i okazałeś mi wielką życzliwość. Przyjmij więc dar mój, który dla ciebie przeznaczyłem. Bóg obdarzył mnie sowicie, mam wszystko. I tak nalegał na niego, aż wreszcie przyjął. Po czym Ezaw rzekł: ruszajmy w drogę i chodźmy. Będę szedł razem z tobą. Jakub odpowiedział: wiesz, panie mój, że mam dzieci wątłe, a owce i krowy karmią młode. Jeśli je będę pędził choćby dzień jeden, padnie mi cała trzoda.
Idź więc, Panie mój, przed sługą swym. Ja zaś będę szedł powoli, tak jak będzie mogła nadążyć moja trzoda, którą pędzę. I jak będą szły dzieci, aż przyjdę do Ciebie, Panie mój, do Seiru. Ezaw zapytał, może Ci zostawić kilku moich ludzi, którzy są ze mną? A na to Jakub, na cóż mi oni, skoro Ty, Panie mój, darzysz mnie życzliwością? Oto Słowo Boże. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Wysławiajcie ze mną Pana. Wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Bóg sprawiedliwy uwolnił z spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze nie zapłoną wstydem. Oto wołał biedak i Pan go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Bóg sprawiedliwy uwolnił z ucisku. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Bóg sprawiedliwy uwolnił z ucisków. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu. Ocala upadłych na duchu. Bóg sprawiedliwy uwolnił z ucisku. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski, lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie sobie. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że skrócę z nimi trochę dystans, bo jakoś tak lepiej was mieć bliżej. Wiecie, jedna myśl mnie zaciekawiła z tego pierwszego czytania o tej historii dwóch bliźniaków, Jakuba i Ezawa. I pomyślałem sobie, że może warto poszukać, co tam się wydarzyło dokładnie, bo oni się bardzo dziwnie przywitali ze sobą. Kiedy Ezaw zobaczył Jakuba, to przywitał się tak, że go chwycił za szyję. Nie, że go objął, wiecie, i gdzieś z tyłu dotknął ręką jego szyi. Nie, miał jakąś taką myśl, że specjalnie wyciągał swoje dłonie, żeby go tu dotknąć. Żeby go tu dotknąć. Jakby chciał sprawdzić, jaka ta szyja jest. Może dlatego, że gdybyśmy się cofnęli w tej opowieści o tych dwóch braciach kilka rozdziałów wcześniej, do 25 rozdziału, a ten fragment, który usłyszeliśmy, tak jak macie w swoich notatnikach, był z 33, 8 rozdziałów wcześniej, to tam przeczytamy takie zdanie. I wyszedł pierwszy, syn czerwony, Ezaw, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem. To Ezawie. Tak się pojawił na świecie. Cały owłosiony, cały owłosiony. I później Księga Rodzaju, 27 rozdział. Zobaczcie, co trzeba było zrobić z tym Jakubem, żeby on był trochę do tego Ezawa podobny. Co mama Rebeka wymyśliła. Tak Jakub mówi do mamy. Przecież mój brat Ezaw jest owłosiony, ja zaś gładki. I co robi mama Rebeka? Wpada na taki pomysł. Potem Rebeka wzięła szaty Ezawa, swego starszego syna, najlepsze, jakie miała u siebie. Ubrała w nie Jakuba, swego młodszego syna, i teraz uwaga najważniejsza, i skórkami koźląt owinęła mu szyję nieowłosioną i ręce. Może dlatego Ezaw chciał dotknąć Jakuba za szyję, żeby sprawdzić, czy ta szyja jest gładka taka, jaka była, kiedy Jakub się urodził, a nie taka, jaka się stała, kiedy miał udawać swego brata. Jakub pozwolił na to Ezawowi. Odsłonił swoją szyję. Mówi, przyjdź bracie, dotykaj, sprawdzaj, sprawdzaj. Żeby pokazać, że jest Jakubem, musiał się odsłonić, musiał się odsłonić. Wybaczcie, niektórzy usłyszycie ten przykład drugi raz już w te wakacje, ale tak mnie ujął, że się ze wszystkimi pozostałymi podzielę. To będzie ze świata zwierząt przykład. I go sam usłyszałem. Nie jest wymyślony przeze mnie. Ponoć jak się dwie watahy wilków spotykają ze sobą, to się szuka samca alfa. Jedna watacha szuka w drugiej samca alfa. I będą walczyć dwa najważniejsze wilki, samca alfa. I ponoć w tym świecie wilków, w świecie watach,
jest taki moment, w którym jeżeli jeden z tych wilków widzi, że przegrywa, ewidentnie przegrywa, ma wobec siebie lepszego zawodnika, to robi coś takiego, że się kładzie na plecach i odsłania szyję, pozwalając dokonać wyboru silniejszemu. I albo ten silniejszy przychodzi i morduje słabszego, albo go ocala. I z tego, co usłyszałem i powtarzam, większość wilków silnych woli mieć obok siebie kompana troszeczkę słabszego od siebie, ale jednak silnego, niż trupa. Więc bardzo często ten wilk ocala drugiego wilka. Woli mieć w nim kolegę. Trochę poddanego kolegę, ale jednak kolegę. Bo jak trzeba będzie walczyć dalej, to wie, że ma tutaj kogoś, kto jest mocny, kto jest silny. Trochę słabszy od niego samego, ale jednak silny. I ten jeden wilk daje bardzo jasny sygnał, tak? Właśnie pokazując szyję. Ty masz prawo zrobić teraz ze mną, co chcesz. Czujemy, że Jakub w tej całej historii, on po prostu udawał. I teraz, żeby znaleźć pojednanie ze swoim bratem, musiał się odsłonić. Musiał pokazać swoją szyję, że jest gładka. Zobacz, taki wyszedłem z łona naszej matki. Chciałem być zawsze taki. Ale coś się wydarzyło w moim życiu, że zacząłem być inny. Zacząłem udawać. I co się tam wydarzyło? Ta Księga Rodzaju właśnie w tych trzech fragmentach, które wam przeczytałem na początku, ona nam trochę daje, wiecie, taką myśl, bo chyba nie uciekniemy trochę od tego tematu rodzica, bo tam się pojawia wprost Rebeka. No to nie uciekajmy, skoro nas tak prowadzi Słowo Boże, to idźmy za nim, nie? Że to Rebeka, mama wymyśliła, że da swojemu synowi Jakubowi skórę, która nie należy do niego. To jest skóra koźlątka. To nie jest skóra Jakuba. Ona to zaproponowała. Patrzcie, a my nawet w Polsce mamy takie przysłowie, nie? Że czuć się nie w swojej skórze. Się czuję bardzo nie w swojej skórze. To prawdopodobnie tak było trochę z Jakubem. On się nie czuł w swojej skórze, ale przyjął to. Przyjął to, że mama miała taki pomysł. Jakby nie myślimy o jej motywacjach, one mogą zejść na drugi plan. Ważne jest to, że on się temu poddał trochę. Że wszedł nie w swoją skórę i może nawet nie bardzo mu to pasowało, ale nie zaprotestował. Więc stał się kimś jakby trochę nie w sobie. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, nie znam was tak dobrze, ale wiem, że takie się pojawiają po prostu czasem, że rodzice przy całej miłości do nas, mama szczególnie, bo wiecie, nie, jakoś tak sobie myślę o mojej też mamie, ale że generalnie nasze mamy naprawdę tak nas próbowały wychować, jak tylko umiały, jak umiały najlepiej na świecie po prostu. Nie wierzę, że zrobiły coś takiego, jak opowiada Asia Kołaczkowska w jednym ze skeczy Kabaretu Hrabi, że wiecie, urodził się im syn i ona ściągnęła sobie 100 błędów wychowawczych z internetu i tak po kolei robiła, nie? Ten błąd, że nie ma tak. Macie pewnie poczucie, że rodzice robi wszystko, mama szczególnie, żeby tę swoją miłość okazać, że różnie wychodziło, to jest inna sprawa zupełnie. I ja myślę, że mama wobec Jakuba chciała jak najlepiej, Wyszło, że go ubrała nie w swoją skórę, nie w jego skórę. I może jest tak czasem, że wiecie, że ktoś idzie sobie na studia i ma takie poczucie, no właśnie nie jestem u siebie, bo te studia to właściwie trochę mi moja mama zaproponowała. Ale płacą mi za to mieszkanie, dają mi na jedzenie, wracam ze słoikami pełnymi kotletów. Trudno, no nie moja skóra, ale jakoś się może tam, jakoś tam przez te studia przejdę. Jest pewne zobowiązanie, ono się pojawia czasem, że jak z tego wyjść, skoro widzę, że to jest w jakimś znaczeniu z ich miłości, z jej miłości.
Druga rzecz, zobaczycie, że on miał być podobny do brata, do Ezawa. Mama to zrobiła między innymi dlatego, żeby później tata, już stary, w podeszłym wieku, ich pomylił, tych braci, ich pomylił. I może trochę tak być, wiecie, że przychodzi taka myśl o starszym rodzeństwie. Może macie starsze rodzeństwo. Ja nie mam tej radości, mam młodsze rodzeństwo. Mam dwójkę młodszego rodzeństwa. Więc to, co teraz powiem, zupełnie się nie odnosi do mnie w znaczeniu, że ja tak sobie myślałem o starszym rodzeństwie. Ale moje młodsze rodzeństwo tak sobie myślało o mnie. Tak sobie myślało o mnie. Nie wiem, czy to przeżywacie. Opowiem wam to, choć jest to w jakimś znaczeniu trudne, dotyczy mojej rodziny. Ale moje rodzeństwo na pewnym etapie życia miało taką trudność, bo byli określani przez pryzmat swojego starszego brata. Wiecie? Moja siostra Agata ma na imię. I ona, jak ktoś nie wiedział, jak ją dookreślić, to mówi, no siostra Michała. Siostra Michała, no nie znasz Michała, tylko siostra. Mój brat Wojtek, to samo. Przeżywał dokładnie to samo. Ale jaki Wojtek? No brat Michała. Brat Michała. A, ten Wojtek. No. My się zmagali się z tym bardzo. Mieli też pewną odwagę powiedzieć o tym, że żyliśmy, wiecie, no nie w swoim ciele, no, nie w swoim ciele do końca, że ciągle nas określało to, kim ty jesteś, nasz starszy brat, nie? Może macie też takie doświadczenie, nie? Że ktoś ma takie poczucie, że ma starszego brata i trochę wchodzi w te ślady tego brata, bo ciągle jest to odniesienie do tego starszego rodzeństwa, albo oni byli tacy, bo takie świadectwo przynosili, nie wiem, z czerwonym paskiem, nie wiem, może tak. W każdym razie w tej historii tak jest, nie, że te koźlątka, ta skóra, nie Jakuba, ona miała być imitacją skóry Ezawa, imitacją, podróbką. Nie? No i czasem tak się zdarza, że człowiek wchodzi właśnie w tę rolę starszego rodzeństwa, nie? I jest podróbką, bo nie jestem moim bratem, nie jestem moją siostrą. Jakie to musi być trudne, nie? Słyszeć właśnie, że to jest siostra tego, to jest brat tamtego. Bardzo trudne. I w końcu to wszystko zmierza, wiecie, do tego, że kiedy Jakub podchodzi ostatecznie do swojego taty, do Izaaka, żeby wziąć błogosławieństwo, to ciekawe, że jednak no, tata to jest tata. On mówi, powiedz coś do mnie, nie? I Jakub mu mówi, ty masz głos Jakuba. To się zbliż, no i go dotyka, wiadomo, po szyi, ale o włosienie jednak Ezawa. Co tam się temu starszemu tacie, wiecie, w głowie musiało robić, że tu głos jednego, ciało drugiego. Ale ma taką wrażliwość, że coś nie do końca tutaj pasuje, że jakby ty jesteś dwiema osobami w jednym ciele, że to, co masz wewnątrz, twój głos, to jest głos rzeczywiście Jakuba, tylko twój wygląd jest jakiś inny, jakby Ezawa. I znowu może być taka sytuacja, że my w niektórych środowiskach jesteśmy tak pół na pół, wiecie, nie? Że trochę jesteśmy właśnie no, wierzącymi po prostu, zwyczajnie. Że mamy takie poczucie, tak, ja wierzę przecież i do kościoła chodzę, się modlę, ale jest wiem, taki tak styl naszego towarzystwa, w które wchodzimy na studiach, może trochę później, które nie ma wiele wspólnego z kościołem. Nie? I tak do połowy trochę ten głos w nas jest nasz, ale jednak ta druga jakby część, jakieś zachowania nasze, tak wskazują, że właściwie to nic nie ma wspólnego ze mną. Właściwie czasem człowiek sobie dziwi, Boże, jakie głupie rzeczy robię. Nie? Głupie rzeczy. Spotykam się z jednej strony, jestem właśnie katolikiem, z drugiej strony, Boże, jakby mnie ktoś zobaczył z tego kościoła, co ja wyprawiam. Jak do połowy, nie? Trochę tu, trochę tutaj. Wiecie, idzie o to, żeby dzisiaj w sobie tę sytuację pojednać. Pojednać właśnie najpierw tę relację właśnie trochę z tymi naszymi rodzicami, z mamą, z kochaną mamą, nie? Że powiedzieć, mamo, jakby cię przyjmuję w tym, że ty naprawdę na pewno chciałaś dla mnie dobrze. Wierzę w to, że chciałaś mojego dobra. Moi rodzice, chcieliście na pewno mojego dobra. Na pewno. Bo mnie kochacie po prostu. Różnie się mogły sytuacje w życiu potoczyć. Absolutnie. Wiecie o tym wy, wiem o tym ja.
ale dzisiaj jakby w tej całej sytuacji chcę się pojednać. Także wiem, że jedyne miejsce, które ja mogę zająć w moim życiu, to jest moje miejsce, że wszystkie inne miejsca są już zajęte po prostu. Jest to pewnego rodzaju odsłonięcie się, że ja dzisiaj potrzebuję przyjąć tych moich rodziców, ale samemu się trochę odsłaniając, nie? Że no poddałem się trochę temu, że byłem jakoś nie w swojej skórze. Ale nie chcę ich osądzać, chcę ich przyjąć, pojednać się z nimi w sercu. Albo pojednać się z tym rodzeństwem właśnie naszym, nie? Że byli może zbyt bardzo idealni. Myśmy tak próbowali jakoś iść w te ślady, nie udawało się. I powiedzieć to dobrze, że ty jesteś inny, moja siostro, mój bracie ode mnie. I jak ja się cieszę, że ty jesteś inny. Przyjąć ich tak w sobie, wiecie, pojednać się z nimi. Jak to dobrze, że wy jesteście inni. Jesteśmy z jednej mamy, z jednego taty, a jesteśmy inni. I pojednać się z tymi rolami, które przyjmujemy w towarzystwie czasem innych. Nie? Pojednać, przyjąć. Tak, potrafię taki być. Potrafię, że jestem czasem tak na dwie strony. Że gdzieś chrześcijanin, ale jednak coś mnie ciągnie. I pojednać też jakby tę całą sferę tego, że potrafię rzeczywiście wobec moich przyjaciół czasem udawać kogoś, kim nie jestem. Wobec przyjaciół, których mam we wspólnocie, w kościele, później tych innych, których spotykam poza. Bez osądzania i siebie, i ich, że oni mnie wciągają w jakieś... Nie, to nie jest ważne. Pojednać ich, przyjąć ich przy sobie. Dobrze, że jesteście. I może dlatego bracia też, nasi, którzy przygotowywali tę liturgię, którzy wysłali też mi te teksty, żebym sobie popatrzył na te teksty. Do tego pierwszego czytania, do tego odsłonięcia się Jakuba, tego stanięcia Jakuba w prawdzie. Zobacz, Ezaw, gładka szyja. Chciałbym od tej pory być sobą i przyjąć ciebie jako Ezawa. Ja jestem Jakub, a ty jesteś Ezaw. I możemy od tej pory iść dalej razem. Ja już cię nie chcę udawać. Nie chcę. I bracia zaproponowali, ojcze nasz. Też wam powiem, to mnie też kiedyś poruszyło, znowu nie sam to wynalazłem, ale pewien komentarz zachęcił mnie do tego, żeby to sprawdzić, po prostu sprawdzić. Bo ojcze nasz jest z Ewangelii Mateusza, z kazania Jezusa na górze. Może pamiętacie, że Pan Jezus wszedł na górę, usiadł, uczniowie przystąpili, też się usiedli. Jezus zaczyna opowiadać, błogosławieni. I to kazanie trwa 3 rozdziały u Mateusza. 5, 6 i 7. Wiecie, jest ciekawa rzecz, że ktoś, kto układał tytuły poszczególnych fragmentów w tych 3 rozdziałach, tak zrobił, że przed Ojcze Nasz jest 10 tytułów, i po Ojcze Nasz jest 10 tytułów. Wiecie, jak sobie weźmiecie Pismo Święte, to wydanie właśnie tysiąclatki, to się tak mówi, tysiąclecia, tak? Takie niebieskie Pisma Święte, niebieskie okładki. Zobaczycie, że rzeczywiście Ojcze Nasz jest tam w samym centrum. Jakby myśl kogoś, kto to układał, te tytuły poszczególnych fragmentów, stwierdził, że chciałby, żeby Ojcze Nasz był w centrum. Chyba dlatego, że modlimy się właśnie nie Ojcze mój, nie Tato mój, tylko Ojcze nasz. Że ja wobec tego z tym moim pojednanym Ezawem, z tą całą historią pojednany, mogę stanąć z tym bratem i mówić Ojcze nasz. Że mogę powiedzieć, ja jestem sobą, ty jesteś sobą i możemy razem powiedzieć do naszego taty, jesteś naszym ojcem. Naszym, że w nim się możemy spotkać, bo on jest w centrum, bo tata jest w centrum. I możemy przyjąć wtedy tego tatę w taki sposób, jak dzisiaj na przykład mówi Ewangelia, że ten tata jednemu daje 5 talentów, drugiemu daje 2 talenty, a trzeciemu w rodzeństwie daje 1 talent. Albo możemy tego tatę przyjąć tak, jak była też Ewangelia, może pamiętacie, jak gospodarz zatrudniał
pracowników winnicy. I tam rano kogoś wziął, mówi, chodź, będziesz za denara pracował. I on poszedł. Później wyszedł znowu, spotkał tam kogoś w południe, mówi, chodź, a co będzie słuszne na koniec, to oddam tobie. Później jeszcze raz na wieczór poszedł, znalazł kogoś, mówi, i ty chodź do winnicy, też ci oddam, co będzie słuszne. I tak w końcu zebrał tych ludzi do pracy i na koniec dnia wypłaca im te pieniążki. I się okazuje, że ten, który pracował nie, cały dzień, dostaje denara i ten, który pracował godzinę, dostaje denara. No więc ten, wiadomo, mówi, no to jest niesprawiedliwe. Myśmy cały dzień, prawda, siedzieli tu w spiekocie i nas zrównałeś z tym, który pracował jedną godzinę. Tak, to prawda. Tak zrobił. Dlaczego? Bo tata nie patrzy według tego, że każdemu trzeba dać to samo. Ale tata patrzy na potrzeby. Tata patrzy na potrzeby. Tata patrzy na to, co słuszne, co komu potrzebne. Już prawie na koniec, uwierzcie. Znowu w te wakacje poznałem takie no, bliźniaków właśnie, to jest ciekawe, bliźniaków. Byłem na takim spływie kajakowym z młodzieżą neokatechumenalną i oni organizują te kajaki 13 lat już, 13 lat. I na tym spływie w tym roku był jeden z bliźniaków, który był też 13 lat temu na spływie, na pierwszym spływie. Nie było jego brata. I on się podzielił ze mną takim swoim krótkim świadectwem, że jak byli właśnie mali, to na tych kajakach jest tak, zresztą chyba na każdych, że na koniec jest ognisko. Oni z każdego dnia oczywiście. I ich tata mówi do jednego, ty synu, idziesz na to ognisko i siedzisz 2 godziny, a ty, synu, jesteś godzinę. No i wiadomo, ten co godzinę, no to tata, jesteś niesprawiedliwy. Nie jesteś niesprawiedliwy. Dlaczego on 2, a ja 1? I tata mu nie odpowiadał. No to jest ciekawe. Tata milczał wobec tych pytań. Wobec pytania, dlaczego milczał. I ten chłopak, który był teraz na tych kajakach, to jest ten, który siedział godzinę na tym ognisku. I on mówi, wiesz, po latach zrozumiałem, o co chodziło tacie. O co chodziło tacie. My mimo, że jesteśmy bliźniakami, to mój brat ma trudności we wchodzeniu w relacje, a ja nie mam takich problemów. I tata mówi, ty siedź godzinę, weź tego, co mu ciężko, niech posiedzi z tą godzinę, ty wracasz, a jego zostaw. A jego zostaw. Niech wiąże więzi z tymi ludźmi sam. Niech wiąże, bo on ma trudności. Mówi, mój tata nie był niesprawiedliwy. Mój tata patrzył w nasze serca. Nasz tata wiedział, jacy my jesteśmy. Nie dał nam tyle samo, ale dał nam to, co słuszne. I wobec takiego taty my możemy mówić, ojcze nasz, dobrze mi dałeś to jeden talent i super, że mojemu bratu dałeś 5. Świetnie, że ja dostałem denar za cały dzień charówki, a mój brat dostał denar za 1 godzinę roboty. Jak to dobrze, jak to dobrze. Pojednać z taką prawdą, że jesteśmy inni, nawet będąc w rodzeństwie, jak ten Jakub Jezus. Odsłonić się, odsłonić szyję. Tak, jestem gotowy na pewne zranienie w przyjęciu kogoś, z kim było przez lata trudno. Chcę być sobą, żyć w prawdzie. Więc za chwilę będziemy patrzeć na Chrystusa, który będzie pomiędzy nami, właśnie to słowo trochę klucz, pomiędzy nami. Jest taki pisarz, wiecie, był taki pisarz właściwie, Ellered z Rivo, taki angielski cysters. I on napisał taką piękny poemat o przyjaźni duchowej. Wiecie, i on w pewnym momencie tej przyjaźni duchowej pisze takie słowa. Oto jestem ja i ty. I wierzę, że pomiędzy nami jest Chrystus. I to się za chwilę dokona. Jestem ja, każdy z was. Za chwilę będzie Chrystus. I teraz pytanie, kto jest tym drugim? Kto jest tym ty? I chciałbym was w pewnym momencie zaprosić, powiem to, jaki to będzie moment, do czegoś takiego, że widzicie, że tutaj Teresa i Dorota pięknie zrobiły taki welon od tego ołtarza. Pan Jezus zaraz będzie stał na tym welonie. I będzie taki moment w czasie tej adoracji, że jeżeli chcesz sobie na kartce z notatnika, jakiejś czystej kartce, napisać swoje imię i właśnie tego drugiego, nie wiem, to będzie imię właśnie mamy, brata, siostry, czy to będzie jakiegoś przyjaciela, wobec którego stajemy właśnie czasem w tych dwóch rolach. I chcesz go przynieść tutaj.
to tutaj są też szpilki. Ja cię zapraszam, żebyś sobie przypiął tę kartkę ze swoim imieniem, z imieniem tego drugiego i powiedział: Chryste, to jestem ja, właśnie, to jest ten drugi i wierzę, że ty jesteś pomiędzy nami. I wobec tego faktu mogę wołać z tym drugim, innym niż ja, prawdziwym sobą, prawdziwym tym drugim: Ojcze nasz, Ojcze nasz. To jest oczywiście dowolne, jak chcecie, w pełnej, absolutnej wolności. Będzie taki moment ciszy na adoracji, żeby sobie pomyśleć, o kogo może to też chodzić. Z kim potrzebuje takiego pojednania? Pojednania w sercu, takiego przyjęcia go w tej inności właśnie. Jak będziecie chcieli, to sobie wtedy wydrzyjcie te karteczki i podejdźcie, przypnijcie sobie gdzieś do tego welonu tę kartkę. Oto jestem ja i ty. A pośrodku nas wierzę, że jest Chrystus.